Mecz drugiej kolejki Tauron Basket Ligi w sezonie 2012-2013. Anwil Włocławek kontra Stelmet Zielona Góra. Na ten mecz w imieniu całej ekipy Regionalnej Telewizji Lubuskiej zaprasza Państwa Łukasz Łukaszewski. Dziś naprzeciwko siebie stają drużyny, które odniosły zwycięstwo na inaugurację sezonu. Ekipa Stelmetu wygrała u siebie z Energią Czarnymi Słupsk 94-73. Najskuteczniejszym graczem ekipy zielonogórskiej był wtedy Quinton Hosley, zdobywca 24 punktów. Z kolei Anwil w poprzedniej kolejce wygrał w Kołobrzegu z tamtejszą Kotwicą po bardzo zaciętym pojedynku 81-69. Drużyna gospodarzy w koszulkach białych, zielone trykoty, drużyna Stelmetu Zielona Góra. Pierwsza piątka gospodarzy z numerem 6 Ryan Wright, 7 Krzysztof Szubarga, 15 Przemysław Frasunkiewicz, 23 Tony Whedon, 41 Ruben Bojkin. Drużyna gości prowadzona przez trenera Michajlo Uwalina z numerem 7 Oliver Stewicz, 11 Adam Łapeta, 14 Quinton Hosley, 15 Walter Hodge, 31 Marcin Sroka. Sędziami prowadzącymi dzisiejszy mecz są panowie Marcin Kowalski, Dariusz Szczerba i Maciej Guzik. Z kolei komisarzem technicznym z ramienia Polskiego Związku Koszykówki jest pan Marek Lembrych. Pierwsze punkty trafiają na konto Stelmetu Zielona Góra za sprawą udanej akcji Adama Łapety. I zobaczymy, jaka będzie teraz odpowiedź gospodarzy, czyli ekipy prowadzonej w tym sezonie przez trenera Deniusa Adomaitisa. Myli się przy swoim rzucie Ryan Wright z biurka Stelmetu Zielona Góra i to oni będą teraz skonstruowali swoją akcję w ataku. Trener Deniusa Adomaitis, wrócę jeszcze do jego osoby, Litwin, który w poprzednim sezonie prowadził ekipę Energii Czarnych Słupsk. Zapewne wszyscy kibice koszykówki doskonale pamiętają, ile emocji przyniosły te mecze wtedy jeszcze za Stalu Zielona Góra z Energią Czarnymi Słupsk w fazie play-off. Jakieś tam gorące emocje niesnaski pomiędzy trenerem Michajlo Uwalinem, a Dainiusem Adomaitisem. Dziś to zapewne, jeżeli chodzi o tych dwóch szkoleniowców, oczywiście poszło w niepamięć, bo rozpoczął się nowy sezon. Trener Dainius Adomaitis z nową drużyną. Nowe nadzieje zapewne w jednej i drugiej ekipie. Chodź, rzut z pół dystansu przez ręce Ryana Wrighta i skutecznie po tej akcji Stelmetu Zielona Góra. Ekipa z Winnego Grodu prowadzi 4-0 nad Anwilem Włocławek. Ekipa Anwilu znacznie dłużej gości w najwyższej klasie polskich rozgrywek koszykarskich. Frasunkiewicz, naprzeciwko niego Chodź, teraz to Szubarga. Odrzuca jednak na prawą stronę. Ten Ruben Bojkin spróbował przymierzyć za 3 punkty niecelnie. Wright! I są pierwsze punkty ekipy gospodarzy w dzisiejszym spotkaniu. 4-2 prowadzi Stelmet Zielona Góra na rozegraniu. Oczywiście nikt inny, a portorykańczyk Walter Hodge, pilnowany dziś przez Krzysztofa Szubargę. No i teraz świetny rzut Marcina Sroki i Stelmet Zielona Góra wychodzi na prowadzenie 7-2. Imponujący początek podopiecznych trenera Michajlo Uwalina. No i mamy faul w ataku Przemysława Frasunkiewicza, przez co ekipa gospodarzy traci piłkę. No nie jest to zbyt dobra decyzja dla ekipy Dainiusa Adomaitisa, bo przy prowadzeniu Stelmetu Zielona Góra 7-2 stracić piłkę nie jest to zapewne nic budującego. Chociaż z drugiej strony to dopiero początek spotkania i wiele może się wydarzyć. Sroka, jest Quinton Hosley. Oliver Stewicz przepycha się tam z Ryanem Wrightem, no i ostatecznie to Stewicz zostaje zwycięzcą tego pojedynku. 9-2 dla Stelmetu Zielona Góra. Czy obudzi się w końcu Anwil Włocławek? Jest Frasunkiewicz. Z łatwością poradził sobie ze znacznie niższym Walterem Hodgem i 9-4 to 5-punktowa przewaga Stelmetu Zielona Góra nad Anwilem Włocławek. Tymczasem Stelmet przy piłce, Quinton Hosley. Jest Łapeta, aż 217 cm wzrostu. Marcin Sroka, dziś być może zaskoczenie, że to ten zawodnik rozpoczął mecz w pierwszej piątce, a nie Kamil Hanas. I Ruben Bojkin zebrał piłkę po nieudanej akcji Stelmetu Zielona Góra. Szansa przed Anwilem na odrabianie kilkupunktowej straty do drużyny gości. Szubarga, Frasunkiewicz, Ruben Bojkin tyłem do kosza, będzie tam walczył z Oliverem Stewiczem. No i zdaje się, faulował Oliver Stewicz Bojkina. No tutaj było widać ewidentnie, że to przewinienie miało miejsce.
Pierwszy faul zielonogórskiej drużyny w dzisiejszym spotkaniu, no i oczywiście pierwszy faul Olivera Stewicza. Ten zawodnik w meczu pierwszej kolejki miał właśnie problemy z tymi przewinieniami, zresztą i on i Adam Łapeta musieli w pojedynku z Energią Czarnymi Słupsk w czwartej kwarcie za 5 przewinień boisko ostatecznie opuścić. Myli się przy pierwszym rzucie Ryan Boykin, zawodnik, który w polskiej lidze karierę rozpoczynał od gry w Stali Ostrów, wychowanek Uniwersytetu z północnej Arizony. 3 sezony spędził Boykin w lidze włoskiej. Rok temu grał dla greckiego Kolossosu. No i trafił ten jeden rzut Ruben Boykin. 5-9, 4 oczka straty do Stelmetu notuje Anvil. No i zobaczymy, jaka będzie teraz odpowiedź zielonogórzan. Bardzo dobry początek tego spotkania. Rozpoczęła się 5 minuta pierwszej kwarty. Niecelny rzut zielonogórzan i Tony Whedon zbiera piłkę. Piękny przechwyt Quintona Hosleya. W odpowiednim momencie do tej piłki wyszedł Marcin Sroka. Walter Hodge za 3 punkty nieprzypilnowany. No i skuteczna akcja Stelmetu Zielona Góra przynosi skutek w postaci 3 oczek, 12-5 dla podopiecznych trenera Michajlo Uwalina. Szubarga do Ryana Wrighta, jest tam Frasunkiewicz. Whedon, Ryan Wright, nie ma punktów po rzucie Kanadyjczyka, ale zebrał jeszcze piłkę. Po tym swoim niecelnym rzucie Ryan Wright, no właśnie w tym elemencie gry zielonogórzanie w tym pierwszym meczu sezonu z Energią Czarnymi Słupsk mieli sporo problemów. Zobaczymy, czy dziś ten element koszykarskiego rzemiosła będzie wychodził im choć trochę lepiej. Tymczasem Ryan Wright, Kanadyjczyk, grający w barwach Anwilu Włocławek na linii rzutów wolnych. Przypomnijmy jeszcze, że winnym tego przewinienia był Oliver Stewicz, drugie przewinienie zawodnika i drugie zespołu, natomiast Ryan Wright, 206 cm wzrostu, pierwszy sezon w Anwilu Włocławek, wychowanek UKLA, czyli ekipy z ligi NCAA, skąd przeniósł się do Oklahomy. Tam grał z zawodnikami, którzy aktualnie grają w NBA, Blake'iem Griffinem, Taylorem Griffinem czy też Willim Warrenem. Tymczasem Stelmet, Zielona Góra, Quinton Hosley nieskutecznie spod samego kosza i Przemysław Frasunkiewicz zebrał tą piłkę. Nie można powiedzieć, że z łatwością, bo oczywiście Quinton Hosley walczył, ale ostatecznie skończyło się to przewinieniem Hosleya. Mamy pierwszą zmianę wprowadzoną przez trenera Dainiusa Adomaitisa. Na boisku pojawił się z numerem 11 Marcus Guignard. To zmiana za Tony Whedona. 5-12 przegrywa Anvil. No i mieliśmy faul w ataku drużyny gospodarzy. Trener Dainius Adomaitis jeszcze tam próbuje dyskutować z tą decyzją, ale ona oczywiście jest nieodwołalna, bo faul w ataku był. Na szczęście zresztą dla Stelmetu Zielona Góra, bo widzieliśmy to zbiegnięcie Krzysztofa Szubargi pod kosz Stelmetu. Mogłoby się zakończyć zdobyciem łatwych punktów. Także ten faul w ataku ratunkiem dla zielonogórzan. No i pechem oczywiście dla Anvilu, który nie zdołał zniwelować straty o te 2 punkty w tej akcji. Pomyłka przy podaniu Quintona Hosleya do Olivera Stewicza i tym razem to zielonogórzanie tracą posiadanie piłki. Krzysztof Szubarga naciskany przez Marcina Srokę. No i tym razem Guignard, widzieliśmy to wyraźnie, odepchnął Quintona Hosleya. Przepraszam, faul Krzysztofa Szubargi jednak podpowiada speaker. Faul w ataku Krzysztofa Szubargi na Quintonie Hosleyu. No i widzimy, ta piłka wędruje z rąk do rąk. I teraz to zielonogórzanie przystąpią do ataku. Walter Hodge do Quintona Hosleya. Jest Sroka na 45 stopniach, ale mocno pilnowany przez Marcusa Guignarda. Tymczasem Hodge, odrzucenie do Adama Łapety.
a ten nad Frasunkiewiczem zdobywa 2 punkty dla Stelmetu Zielona Góra. 15-14 prowadzi ekipa z Winnego Grodu. No i cóż, trener Dainiusa Adomaitis błyskawicznie reaguje na to, co dzieje się na parkiecie, bo ewidentnie widać, że jego ekipa nie radzi sobie zbyt dobrze na początku pojedynku ze Stelmetem Zielona Góra. Po tej akcji Adama Łapety 14-5 prowadzi Stelmet Zielona Góra. Trener Dainiusa Adomaitis zapewne wie, co zrobić, żeby jego ekipa zagrała lepiej, ale czy koszykarze Anwilu będą potrafili wprowadzić to w życie? Przekonamy się już za chwilę, kiedy koszykarze obydwu ekip wrócą na parkiet. Anwil to ekipa, powiedziałbym, dosyć nieobliczalna, bo w poprzedniej, tej pierwszej kolejce Tauron Basket Ligi w sezonie 2012-2013 stoczyła naprawdę zacięty pojedynek z Kotwicą w Kołobrzegu i chociaż Anwil wygrał 81-69, to ta 12-punktowa przewaga Anwilu w tym spotkaniu nie pokazuje rozmiarów, jakby zaciętości tego pojedynku. Pierwszą kwartę gospodarze wygrali 25-14, drugą 15-14. W trzeciej już górą był Anwil, ale odniósł tylko jednopunktowe zwycięstwo, wygrywając 19-18. Z kolei czwarta kwarta koszykarze Anwilu wrzucili chyba piąty bieg, pokazali się z naprawdę dobrej strony, wygrywając ostatnią część spotkania 34-11 i to właśnie dzięki tej dyspozycji w ostatniej ćwiartce Anwil mógł odnieść zwycięstwo w meczu pierwszej kolejki. No i koszykarze Anwilu rozpoczynają, co pokazuje sędzia, jednak piłka pozostaje w rękach zawodników w białych koszulkach, czyli to Anwil Włocławek wciąż będzie kontynuował układanie swojej akcji w ataku. Jest Krzysztof Szubarga, jeden z najlepszych polskich rozgrywających, to można powiedzieć sobie z całą pewnością. 7 asyst w meczu z Kotwicą Kołobrzeg, a teraz indywidualne zagranie tego zawodnika potwierdza moje słowa. Klasowy i niebezpieczny zawodnik. Tymczasem Stelmet Zielona Góra, nieco ponad 3,5 minuty do końca pierwszej kwarty. Walter Hodge, indywidualne zagranie Waltera Hodge'a. Niesamowity jest Portorykańczyk, musicie Państwo to przyznać. Mało kto potrafi wziąć na siebie ciężar gry i to w taki sposób, w jaki robi to zazwyczaj Walter Hodge. Tymczasem Krzysztof Szubarga faulowany przez Marcina Srokę. Pierwszy faul tego zawodnika, natomiast czwarte przewinienie Stelmetu Zielona Góra w pierwszej kwarcie. Zielonogórzanie będą musieli uważać na tą defensywę, żeby ona nie była zbyt intensywna i żeby nie kończyło się to zdobyciem zbyt dużej ilości fauli. Kamil Hanas za Marcina Srokę, to zmiana, jaką wprowadza trener Michajlo Walin. Dainius Adomaitis z kolei do gry wprowadza Łukasza Seweryna wprowadza za Przemysława Frasunkiewicza. Giniard wchodzi pod kosz i był faulowany, co oznacza, że koszykarze Stelmetu Zielona Góra przekroczyli limit 5 przewinień. Tym razem to Adam Łapeta faulował koszykarza Anwilu Włocławek. No i stąd też Markus Giniard stanie na linii rzutów wolnych. 2 rzuty przed nim, no i szansa na zniwelowanie straty. W tym momencie 7-16 przegrywa Anwil. Teraz celny rzut Markusa Giniarda powoduje, że Stelmet wygrywa różnicą 8 punktów. Czy tą przewagę uda się zniwelować do 7 oczek? Robi to Markus Giniard skutecznie. 16-9 prowadzi Stelmet Zielona Góra i piłka w rękach drużyny gości. Hanas do Stewicza, pokazuje się tam Hosley, ale jest dobrze pilnowany przez Giniarda. No i mamy błąd Waltera Hodge'a, który decyduje o tym, że Stelmet Zielona Góra traci piłkę na rzecz Anwilu Włocławek. Zobaczymy, co teraz pokaże ekipa spod znaku Rottweilera, bo to właśnie Rottweiler jest maskotką włocławskiej ekipy. Szubarga. Sejt Hajricz. Anwil bliski straty piłki. 12 sekund na oddanie rzutu mają podopieczni trenera Dainiusa Adomaitisa. Jest Hajricz pod koszem, wystarczył mu tylko moment na to, żeby gdzieś tam Krzysztof Szubarga wypatrzył go pod koszem, a Hajricz skutecznie spod samego kosza zdobywa 2 punkty dla Anwilu Włocławek. Był faulowany przy tej akcji. No i
szansa na dodatkowy punkt zdobyty z linii rzutów wolnych. Zmiana w ekipie Stelmetu Zielona Góra. Piotr Stelmach za Olivera Stewicza. Tymczasem Hajric na linii rzutów wolnych. Nieskutecznie, ale zbiera po swoim niecelnym rzucie. Markus Giniard dosyć długo zastanawiał się przed oddaniem tego rzutu. Hajric! I niecelnie. Wciąż jeszcze trwa walka o zbiórkę. Ale Ruben Bojkin wyłuskał tam piłkę spod tego kosza. No trzeba przyznać, że koszykarze Stelmetu niezbyt dobrze zachowali się w tej akcji. Zabrakło zastawienia, kilka zbiórek z rzędu dla Anwilu Włocławek, który wciąż jest przy piłce, wciąż ma szansę na zdobycie punktów. Szubarga pięknie poradził sobie z obroną Stelmetu Zielona Góra. Objechał Quintona Hosleya, łapetę znacznie wyższych od siebie zawodników, ale zrobił to może nie z łatwością, ale wykazał się tutaj wielkim sprytem. No i dwa punkty Krzysztofa Szubargi, dodatkowy rzut wolny przed rozgrywającym Anwilu Włocławek. Szubarga niecelnie, ale znów zbiórka dla Anwilu. Rzeczywiście mają Zielonogórzanie wciąż kłopoty w tym elemencie gry i tu szansa dla Anwilu na odrabianie straty, która i tak już stopniała, bo przecież był moment, w którym Stelmet prowadził 8 punktami. Teraz faul Kamina Hanasa, ten limit 5 przewinień Stelmet już wykorzystał, stąd też dwa rzuty wolne dla Łukasza Seweryna. 16-13 prowadzi Stelmet Zielona Góra. No i po celnym rzucie wolnym Seweryna. 16-14, tylko dwa punkty przewagi na 2 minuty przed końcem pierwszej kwarty. Wyśmienity początek w wykonaniu Stelmetu Zielona Góra, ale teraz Anwil już wskoczył chyba na właściwy dla swojej ekipy poziom. Hosley, Stelmach, Kamil Hanas. Rzut za 3 punkty, niecelnie, i zbiera Hajric. Nie udało się tam nawet nawiązać się walki znacznie chudszemu, ale wyższemu z kolei od Hajricza Lupicicowi. Nie ma punktów po rzucie Giniarda, ale wciąż przy piłce Anwil Włocławek. Szubarga wprowadzi piłkę do gry. Ruben Bojkin, ponownie Szubarga. Tylko 2 punkty straty gospodarzy do Stelmetu Zielona Góra. Zablokowany Szubarga przez Quintona Hosleya. Jeszcze tam była próba dobicia tej piłki. Zebrał Lopicic i już Stelmet Zielona Góra. Dokładnie Walter Hodge z łatwością zdobywa 2 punkty w tej akcji. No, speaker podpowiada, że nie ma punktów. Faul jednego z zawodników włocławskiej ekipy. Minuta 9 sekund do końca pierwszej kwarty i 19 sekund dla Stelmetu Zielona Góra na dokończenie tej akcji. Quinton Hosley, szybka decyzja oddania rzutu za 3 punkty, ale niecelnie, tym razem amerykański reprezentant Stelmetu Zielona Góra. Tony Whedon do Bojkina. Pojawił się tam Hajric. Z łatwością przepchał pod koszem Lopicicia, ale zablokowany Hajric przez czarnogórskiego centra Stelmetu Zielona Góra. Zdaje się, że był faulowany Hajric, stąd też dla niego 2 rzuty wolne. 16-14, tak aktualnie wygląda stan rzeczy. Na 43 sekundy przed końcem pierwszej kwarty Stelmet Zielona Góra prowadzi różnicą 2 punktów nad Anwilem Włocławek. Przy pierwszym rzucie Hajric nieskuteczny. No
No i Harić zdobywa swój trzeci punkt w dzisiejszym meczu i 15 punkt dla swojej ekipy. 16-15, tylko jednopunktowe prowadzenie Stelmetu Zielona Góra w pojedynku z Anwilem. Co zrobią koszykarze zielonogórskiej drużyny na niespełna pół minuty przed końcem pierwszej kwarty? Świetnie tam wypatrzył Lopicicia pod koszem Walter Hodge. 18-15 prowadzi Stelmet Zielona Góra. Whedon, dosyć długo przy tej piłce Tony Whedon, próbuje spenetrować strefę podkoszową, odrzucenie do Hajlicza, ten spod kosza niecelnie zatańczyła piłka na obręczy zbiórka Lopicicia i szansa przed Stelmetem. Spróbował jeszcze szczęścia Kamil Hanas, ale nie przyniosło to skutków w postaci punktów. 18-15, trzypunktową przewagą Stelmetu Zielona Góra kończy się pierwsza kwarta meczu z Anwilem Włocławek. Za chwilę wrócimy do gry. No trzeba przyznać, że wyrównał nam się poziom. Początek pojedynku zdecydowanie należał do Stelmetu Zielona Góra. Zresztą widzieliśmy to, z jaką łatwością zielonogórzanie przedzierali się przez obronę Anwilu, zdobywali te punkty. Z kolei drużyna gospodarzy ma troszkę problemy z tworzeniem sobie otwartych pozycji, natomiast sporo punktów zdobywa po zbiórkach w ataku. I to, jak już mówiłem, zdaje się dwukrotnie na przełomie tylko tej pierwszej kwarty. To jest element gry, w którym Stelmet Zielona Góra momentami sobie po prostu nie radzi. Aczkolwiek w pierwszym spotkaniu zdaje się, że różnicą 10 zbiórek w tym elemencie gry lepsza była od Stelmetu Energa. No to trener Michajlo Walin powiedział, że nie martwi się tym stanem rzeczy, bo przecież jego ekipa wygrała mecz i to różnicą 21 punktów i chyba nie można tu mówić o jakimkolwiek problemie, bo skoro się mecz wygrywa, to sprawy nie ma. Zwycięzców zresztą się nie sądzi, aczkolwiek widzimy, że teraz właśnie problem z tymi zbiórkami doprowadził do tego, że tylko 3 punkty przewagi notują zielonogórzanie nad Anwilem Włocławek, a na początku spotkania ta przewaga była znacznie większa. Już za chwilę wracamy do gry. Widzimy koszykarzy jednej i drugiej ekipy wracających na plac boju. Łukasz Zeweryn, Hajricz, ponadto Markus Giniard, Tony Whedon wracają na boisko. Natomiast w drużynie gości Quinton Hosley, Walter Hodge, Kamil Hanas, Miloš Lopičić i Piotr Stelmach. I drużyna gospodarzy rozpoczyna drugą kwartę swoją akcją. Hajricz zwycięzcą w tym podkoszowym pojedynku. Jak już mówiłem, rzeczywiście Lopičić jest znacznie wyższy od Hajricza, bo Hajricz to 203 cm wzrostu, Lopičić 216, także ta przewaga wzrostu rzeczywiście jest spora, natomiast widać gołym okiem, że znacznie wątlejszej budowy jest czarnogórski koszykarz Stelmetu, stąd tak łatwo Hajricz przepchał się pod kosz. Stelmach spróbował za 3 punkty niecelnie, Tony Whedon zebrał piłkę i szansa przed ekipą Anwilu. Aktualnie 18-17 prowadzi Stelmet Zielona Góra. Szansa na kontrę, Quinton Hosley aż nie zdobył punktów w tej akcji Amerykanin i już tempo gry nakręcają zawodnicy Anwilu. Hajricz z pół dystansu i kolejne punkty tego zawodnika powodują, że Anwil Włocławek wychodzi na jednopunktowe prowadzenie 19-18. To jedno oczko przewagi Anwilu na początku drugiej kwarty meczu ze Stelmetem. Jaka będzie odpowiedź drużyny gości? Odrzucenie do prawego narożnika. Tam Quinton Hosley za 3 przymierzył i w końcu trafił. Pierwsze punkty tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu, ale już czwarta asysta Waltera Hodge'a i 21-19, dwa oczka przewagi Stelmetu Zielona Góra nad Anwilem. A jeżeli chodzi o asysty Waltera Hodge'a, ten zawodnik po meczu pierwszej kolejki wysunął się na czoło najlepszych asystujących Polskiej Ligi Koszykówki z dorobkiem 10 asyst. W zeszłym sezonie
zdarzały się jakieś tam wytknięcia w stosunku do Waltera Hodge'a, że nie jest to taki typowy rozgrywający, bo zbyt często próbuje rzucać, a zbyt mało podaje, a przecież rozgrywający powinien głównie starać się o to, aby w tych akcjach asystować, tak w tym sezonie mam wrażenie, że to będzie wyglądało trochę inaczej, chociaż Walter Hodge zdobył 16 punktów w tym pierwszym meczu dla Stelmetu, no to jednak w tych asystach należy chylić czoło przed nim, bo dokonał naprawdę dobrego wyniku. Hajricz znów pod koszem walczy z Lopiciczem, ale tym razem to zawodnik Stelmetu lepszy w tej akcji. Stelmach do Hanasa, ale ten pilnowany przez Mateusza Bartosza jest Mantas Czesnauskis. Dobre podanie do Lopicicia. No, na pograniczu błędu kroków, ale są punkty. 23 do 19. Prowadzi Stelmet Zielona Góra. Markus Giniard. Severin do Widena. Próbuje tam sobie pozycję wypracować Hajricz. Dostał piłkę od Tonego Widena i znów powstrzymany przez Lopicicia. Mantas Czesnauskis, to on teraz dba o rozegranie akcji Stelmetu Zielona Góra. Piotr Stelmach, jest Quinton Hozy na 45 stopniach. Próbuje wziąć na siebie tę akcję Quinton Hozy, ale był faulowany przez Łukasza Seweryna. I piłka z boku dla Stelmetu Zielona Góra. Krzysztof Szubarga znów pojawił się na boisku. Hozley. Walczy tam z Mateuszem Bartoszem. Quinton Hozley nie ma punktów po jego indywidualnym zagraniu. Już Krzysztof Szubarga będzie konstruował akcję swojej drużyny. Widen. Szubarga blisko straty piłki przez Anvil Włocławek. No i tym razem faul Piotra Stelmacha. Krzysztof Szubarga na linii rzutów wolnych. Tymczasem trener Michajlo Uwalin dokonał zmiany. Oliver Stewicz za Milosza Lopicicia. Nie myli się przy pierwszym rzucie Krzysztof Szubarga. ...23 do 20 prowadzi Stelmet Zielona Góra, tylko 3 punkty przewagi, bardzo zacięty pojedynek w tej drugiej kwarcie. Czesnauskis, jest Oliver Stewicz, pilnowany przez Mateusza Bartosza. Oliver Stewicz, nie ma punktów tego zawodnika i już Anvil Włocławek zmierza w kierunku kosza Stelmetu Zielona Góra. Widen, odrzucenie na obwód do Bartosza. Ale mamy zbiór Anvilu Włocławek, a dokładnie to Markusa Giniarda. Giniard do Ryana Wrighta. Widen do Szubargi. Próba zagrania dwójkowej akcji. Szubarga wdziera się pod kosz Stelmetu i nie nadążył tutaj z tym blokiem Piotr Stelmach. 23-22, tylko jeden punkt przewagi Stelmetu Zielona Góra, szansa na odrobienie tej straty Szubarga. No i są punkty Markusa Giniarda, nie przepraszam, Ryana Wrighta. 4 punkty Wrighta w dzisiejszym spotkaniu, druga asysta Szubargi i
ponownie Anvil wychodzi na prowadzenie, ale tylko jednopunktowe, 24 do 23. Mieliśmy teraz faul Tonego Widena, pierwszy faul tego zawodnika, ale już trzecie przewinienie Anvilu w tej części spotkania. Jeszcze tam jakieś nieporozumienia, trwają dyskusje. Widzimy, że Rob Jones szykuje się do wejścia na boisku. To zawodnik, który w tym sezonie po raz pierwszy pojawił się w polskiej lidze. Trafił do Stelmetu Zielona Góra. W pierwszym meczu zdobył 5 punktów dla zielonogórskiej ekipy. Tymczasem Kamil Hanas wdarł się pod kosz rywali. 25-24 prowadzi Stelmet Zielona Góra. Jesteśmy na półmetku drugiej kwarty. Jeden punkt przewagi drużyny gości nad Anvilem. Szubarga do Mateusza Bartosza. Ponownie Szubarga czeka tam na Waltera Hodża. Próba minięcia, ale jak widzieliśmy, nieskuteczna. Przy piłce wciąż Krzysztof Szubarga indywidualnie, ale wykiwał tam Waltera Hodża. Ostatecznie punktów nie ma, ale zdaje się, że sędziowie gdzieś tam dopatrzyli się faulu portorykańskiego rozgrywającego Stelmetu Zielona Góra. Próbuje jeszcze dyskutować Oliver Stewicz. No widzimy, trwają jeszcze jakieś rozmowy, ustalenia pomiędzy sędziami prowadzącymi to spotkanie. No ale rzeczywiście czasami ciężko dopatrzyć się, co tam się dzieje pod koszem, kiedy 10 facetów kotuje się w tej strefie podkoszowej. No to nie zawsze można zauważyć, kto jest winnym tego przewinienia. No i podobnie było właśnie w tej sytuacji. Przewinienie wędruje na konto Roba Jonesa, no i mamy 2 rzuty wolne Krzysztofa Szubargi. Dwukrotnie bez punktu z linii rzutów wolnych Krzysztof Szubarga. Piłka dla Stelmetu Zielona Góra, do gry zza linii bocznej wprowadzi ją Rob Jones, ale widzimy Hodge tam przypilnowany przez Szubargę. Jones nie miał możliwości, żeby tam podać do portorykańskiego rozgrywającego. Z pomocą przyszedł Mantas Czesnauskis, ale widzimy teraz mocną, dobrą defensywę Anvilu Włocławek. Hodge za 3 punkty, ale nieskutecznie po jego rzucie. I speaker podpowiada, że winnym tego przewinienia był Mateusz Bartosz. Drugie przewinienie tego gracza, 4 faul w zespołu z Włocławka w tej części spotkania. Hodge, jest Rob Jones, Hanas, piłka krąży po obwodzie, Czesnauskis z lewego narożnika, ale nieskutecznie, nie powalczył tam nikt o zbiórkę ze strony Stelmetu Zielona Góra. Tymczasem Ryan Wright i świetne wykończenie akcji w wykonaniu tego zawodnika. I znów jednopunktowa przewaga Anvilu Włocławek, 26 do 25, już 6 punktów Wrighta w dzisiejszym spotkaniu przeciwko Stelmetowi Zielona Góra. Jaka będzie odpowiedź zielonogórzan na rozegraniu? Walter Hodge, ale traci piłkę. I już Markus Giniard pędzi w stronę kosza, zablokowany przez Roba Jonesa, jednak przy piłce wciąż ekipa Anvilu Włocławek. Mamy teraz krótką przerwę w grze, zdaje się, że na żądanie trenera Dainiusa Adomaitisa, ale nie, przepraszam, jednak trenera Michajlo Uwalina. Jego ekipa w drobnych opałach, chociaż już na jednopunktowe prowadzenie Anvil w tym meczu wychodził, to jakoś zielonogórzanie z tym sobie radzili. No ale widzieliśmy, że ostatnich kilka akcji nie poszło zielonogórzanom zbyt dobrze.
Tak na dobrą sprawę, tylko 7 punktów zdobytych przez Stelmet Zielona Góra na przełomie tej drugiej kwarty na pewno nie napawa optymizmem, ale cóż, piłka jest w grze i tu wydarzyć może się naprawdę wszystko. Także jakaś tam chwilowa niemoc, chwilowa niedyspozycja rzutowa może zmienić się w ciągu chwili. Nie ma co składać broni i na pewno z takim podejściem na parkiet wychodzą teraz koszykarze Stelmetu Zielona Góra. Oliver Stewicz, Walter Hodge, Kamil Hanas, Rob Jones i Mantas Czesnauskis. Czekamy jeszcze na piątkę Anwilu Włocławek. Nieco ponad 3,5 minuty do końca drugiej kwarty i pierwszej połowy meczu Anwil Włocławek, Stelmet Zielona Góra. Przypomnijmy, jednopunktowa przewaga Anwilu, 26-25 i to gospodarze są teraz w posiadaniu piłki. Tony Whedon, naprzeciwko niego Kamil Hanas, ale jest już Szubarga, skorzystał z zasłony Ryana Wrighta, poradził sobie tam z Oliverem Stewiczem. Dość długo zastanawiał się, co zrobić z tą piłką Mateusz Bartosz. Szczęście w nieszczęściu, że to któryś z koszykarzy Stelmetu wybił tę piłkę na aut i wciąż w jej posiadaniu jest Anwil, bo wydawałoby się, że miał gdzie tam podawać Mateusz Bartosz, ale gdzieś tam zastanawiał się, czy warto, czy nie warto tę piłkę pod kosz posyłać. Tymczasem Whedon, próba za trzy, nieudana i już Stelmet Zielona Góra będzie próbował konstruować kolejny atak. Oliver Stewicz i zdobywa dwa punkty dla Stelmetu Zielona Góra. 27-26, 4 punkty do tej pory Olivera Stewicza w dzisiejszym meczu. Tymczasem Anwil Włocławek, Whedon, Bartosz, Szubarga. Szubarga wchodzi pod kosz, próbował odrzucić, jest jednak przy piłce Giniard. Bliski przechwytu był Mantas Czesnauskis. Whedon z pół dystansu, nie ma punktów, ale była dobitka Markusa Giniarda. Również nieskuteczna i szansa przed Stelmetem Zielona Góra. 27-26 to jednopunktowe prowadzenie drużyny gości, które teraz podwyższa po tej akcji Walter Hodge do 3 punktów. 29-26 i tym razem o czas dla swojej drużyny poprosił trener Dainius Adomaitis. Przypomnijmy, pierwszą kwartę jego drużyna przegrała 15-18, ale na podstawie chociażby tego meczu z Kotwicą można powiedzieć, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. Przypomnijmy, Anwil przegrał pierwszą ćwiartkę w meczu poprzedniej kolejki 14-25, a jak pamiętamy, zwyciężył 81-69. To jest koszykówka, sport nieobliczalny, ale chyba właśnie dlatego piękny i dlatego uwielbiany przez miliony kibiców na całym świecie. Polska Liga Koszykówki starają się ją włodarze uatrakcyjniać i rzeczywiście wychodzi to coraz lepiej. Koszykówka staje się coraz popularniejszą dyscypliną w naszym kraju, chociaż był taki moment, że gdzieś tam basket w Polsce zaliczył drobną zapaść. Miejmy nadzieję, że te problemy są już za polskim basketem, no i że koszykówka w naszym kraju będzie zdobywała coraz większą, szerszą rzeszę publiczności i sympatyków. Kamil Hanas już gotowy do gry, widać niespokojny tak do końca kapitan Stelmetu Zielona Góra. Gdzieś tam te nerwy na pewno się pojawiają. Świetny początek pojedynku, teraz tylko 3 punkty przewagi, ale powiedzmy sobie szczerze, to prowadzenie przychodzi z rąk do rąk, tu wszystko się tasuje. Raz jednym punktem prowadzi Anwil, po jakiejś tam akcji na prowadzenie wysuwa się Stelmet Zielona Góra. Wracamy do gry, przed nami 2,5 minuty drugiej kwarty i pierwszej połowy. Na boisku widzieliśmy, pojawił się Przemysław Frasunkiewicz, to zmiana za Mateusza Bartosza. Pojawił się również Bojkin. Nieudana akcja Anwilu, no i piłka dla Stelmetu Zielona Góra. Mamy zmianę w sztabie trenera Michajlo Uwalina. Za Roba Jonesa Adam Łapeta i Quinton Hosley za Mantasa Czesnauskisa. To zmiany, jakiej dokonał trener Michajlo Uwalin. Strata piłki przez Adama Łapetę. Ryan Wright, kolejna kontra tego gracza. Tym razem jednak bez punktów
Był oczywiście faulowany, wszyscy słyszeliśmy gwizdek sędziego. No, aczkolwiek na pewno Ryan Wright nie jest tak do końca zadowolony z tej akcji, bo przecież mógł zdobyć dwa punkty. Jeden dodatkowy rzut wolny, czyli szansa na 2 plus 1. No ale cóż, dwa rzuty wolne, także jest szansa na zdobycie łatwych punktów. 29-26 prowadzi Stelmet Zielona Góra, a Wright ma szansę zmienić ten stan rzeczy, co robi już po pierwszym rzucie. 29-27 dla Stelmetu na 2 minuty 7 sekund przed końcem drugiej kwarty i pierwszej połowy. Jeszcze chwila oddechu dla Ryana Wrighta. I Kanadyjczyk nie myli się również przy swoim drugim rzucie wolnym. 29-28 dla Stelmetu Zielona Góra. Przy piłce Quinton Hosley jest Stewicz, Hanas uwalnia się tam spod zasłony Quinton Hosley, ale ostatecznie nie dostał podania od Hanasa. Podanie pod kosz do Adama Łapety, ale ten traci piłkę. Giniard wybił Łapecie tę piłkę z rąk i Krzysztof Szubarga, sędzia, pokazuje, że błąd piłki niesionej, także strata piłki przez Anwil Włocławek na rzecz Stelmetu Zielona Góra. Hanas, naprzeciwko niego Ruben Boykin, Kamil Hanas indywidualnie wchodzi pod kosz, ale nie ma punktów kapitana Stelmetu Zielona Góra, jest za to zbiórka Adama Łapety, ten był faulowany, niestety nie widziałem przez kogo, ale zdaje się, że Frasunkiewicz przyznaje się do tego faulu i będą dwa rzuty wolne dla środkowego Stelmetu Zielona Góra. Do tej pory 4 punkty zdobył Adam Łapeta w meczu przeciwko Anwilowi Włocławek. Niecelny pierwszy rzut Adama Łapety, także utrzymujemy się przy wyniku 29-28. No i Adam Łapeta zdobywa swój 5. punkt i 30. punkt dla Stelmetu Zielona Góra. Giniard do Szubargi, długie podanie, bo ten był pilnowany przez Hosleya. Szubarga dosyć długo przy piłce, indywidualnie osaczony przez obrońców zielonogórskiej ekipy. Strata piłki przez Anwil i Walter Hocz zdobywa kolejne punkty dla Stelmetu Zielona Góra. 32-28 prowadzą podopieczni trenera Michajlu Walina. Widzieliśmy ten mocny kozioł Szubargi. To zapewne oznaka niezadowolenia z siebie i ze swoich kolegów w tej poprzedniej akcji, ale głowa do góry. Jeszcze cała druga połowa meczu przed Anwilem i przed Stelmetem oczywiście. Markus Giniard, Boykin powalczył tam ostro z Kamilem Hanasem. Ryan Wright walczy tam pod koszem, ale zablokowany przez Olivera Stewicza. I przy piłce Stelmet Zielona Góra. 4 punkty przewagi po tej szybkiej akcji Waltera Hodge'a. 32-28, podanie do Łapety. No i sędziowie dopatrzyli się tam przewinienia pod koszem. Nie widziałem tylko, czy to Wright, czy Boykin faulował. I znów z pomocą przychodzi speaker. Przewinienie wędruje na konto Ryana Wrighta. I znów dwa rzuty wolne dla Adama Łapety. Do tej pory Łapeta te rzuty wykonuje z 50% skutecznością. 32-28. I jeszcze jeden rzut wolny dla środkowego Stelmetu Zielona Góra. 33-28, szósty punkt Adama Łapety w meczu przeciwko Anwilowi Włocławek. Frasunkiewicz, Szubarga mocno przypilnowani. Widzieliśmy, wysoko wyszła ta obrona Stelmetu Zielona Góra, ale na pewno podopieczni trenera Uwalina będą się teraz starać robić wszystko, żeby nie dopuścić do straty punktów na zakończenie tej pierwszej połowy potyczki z Anwilem.
Mamy faul Hodża. Rzucam okiem tutaj w swoje notatki. To już trzecie przewinienie tego zawodnika, czwarte zespołu, ale na tym etapie tej części spotkania nie ma to zbyt dużego znaczenia. Natomiast Hodż będzie musiał być ostrożny w dalszej części pojedynku, żeby nie opuścić parkietu za 5 fauli. Tymczasem Frasunkiewicz za 3 niecelnie, nie ma też zbiórki. Spróbował jeszcze Oliver Stewicz z daleka, ale nieskutecznie. No i kończymy pierwszą połowę meczu. 33-28 wygrywa Stelmet Zielona Góra. Pierwsza kwarta zakończyła się zwycięstwem drużyny gości 18-15. Druga 15-13. My na parkiet w Hali Mistrzów we Włocławku wracamy po krótkiej przerwie. Do usłyszenia.